Załogi wykonujące loty w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego podlegały przepisom zawartym w dwóch dokumentach, między innymi w dwóch dokumentach, w tzw. instrukcji HET oraz w instrukcji organizacji lotów w Siłach Zbrojnych RP. Między innymi wśród tych przepisów zawarte były takie postanowienia, że każdy członek załogi i personelu pokładowego samolotu odpowiedzialny jest za właściwe przygotowanie się do wykonywania czynności na pokładzie samolotu w trakcie rejsu. Drugim takim ważnym punktem było to stwierdzenie, które mówiło o tym, że dowódca jest odpowiedzialny za sprawdzenie tego przygotowania i ewentualne niedopuszczenie członków załogi, czyli członków personelu pokładowego do wykonywania takich lotów, jeśli stwierdzi, że są oni nieodpowiednio przygotowani do wykonywania tych czynności. I jeszcze jedno stwierdzenie, które mówiło o tym, że dowódca samolotu odpowiedzialny jest za przestrzeganie tak zwanego czasu startowego na lotu i czasu odpoczynku załogi samolotu. Instrukcja organizacji lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP przewidywała dwa etapy przygotowania załogi do wykonywania lotu. Te etapy to był tak zwany etap wstępny i etap bezpośredni przygotowania. Jeśli chodzi o etap wstępny, nie było specjalnych wytycznych, jak on ma być realizowany, w jakim miejscu, jak to powinno długo trwać, jaka jest ważność tego przygotowania, jaki jest okres ważności tego przygotowania. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie bezpośrednie, w instrukcji było powiedziane, że ma być ono przeprowadzone w dniu lotu, ma być trwać co najmniej godzinę. Dodatkowym wymogiem było zarządzenie dowódcy z 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, które mówiło, że przygotowanie bezpośrednie do lotu zagranicznego musi trwać co najmniej 2 godziny.